Jak tam tylko ustawisz, powiedz, Już jest nawet zużycie pomysł. prądu. Już wszystko zrobione Tak? jest. O, no to Czekaj elegancko. grzecznie tylko. Tylko grzecznie czekaj. Okej. I ruszamy. Witam na moim kanale Mr. Idę dopalić. Tak idealnie Już nakład. paliłem, już paliłem. Jeszcze jednego. Wrócę w tych kwalifikacjach. No i powiem ci, Quarkse, że tylko to jedna auto ma takie smaczki pod tytułem informacja, że już za wysokie loty, Te, kurde, ale to mnie to jest wkurza, jeden. te pip, 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 pip. A nie. To jest właśnie... Ja staram się wrzucić bieg zanim to pip, bo mnie to wkurza. Mam A ja wrażenie po nawet prostu, nie że coś źle wrzucam robię, nie? wyższego. Jak mi to zapipczy. Ja nie wrzucam nawet wyższego, bo lubię. Ja dla informacji tutaj moich widzów. Dzisiaj jest wyścig samochodami japońskimi. Większość wzięła samochód dla leszczy, czyli Nissana. Dwóch się odważyło wziąć jakiś konkretny samochód, czyli Mazda RX-7. Klasyka japońskiej motoryzacji. Czyli jak to z Wołubłanku. A co A to wiecie znaczy? Dlaczego z Wam po Wankla? Bo jedynie to Wankla to jest wow. Dobrze, że nie Wanker! Właśnie. No to Dzięki. bardzo łatwo pomyśleć. O, szeroko, szeroko. A wypuścimy trochę chłopaków. Oczywiście pewnie i tak ich nie dojadę, ale jak któryś popełni błąd. Skakuj w ten, skakuj w slipstream. A ja sobie na trawę wskoczę. Nie, spokojnie, spokojnie, ja sobie za tobą elegancko. Ten wchodzi i mówi hola i potem czas na czysty wyścig. Mam nadzieję na ściganie. Ale mój samochód nie jedzie szybciej jak 180. Wrzuć piątkę. Ale nadal jedzie tylko 180. Tempomat? Nie no, na wyświetlaczu. Pójdź hamulec, pójdź hamulec. To są robota godziny. Nie, faktycznie Mazda też ma tylko do 180 licznik. Ale dziwnie. Może to miało być w milach. Zostałeś namierzony. Kurde, za szeroko, za zakręcony. Tak, żeby... Oby nie ostatni. To będzie poniżej 24? 24, bo nie ma szans.
ale czas przywaliłem. Ło! Takiego jeszcze nie pojechałem. Dwadzieścia cztery czy 60. Dużo, dużo za dużo. Dobra. Ja już pozamykane. Uciekam z toru, żeby nie przeszkadzać. O, faktycznie, walno w kwestii. No to jak widzicie, moi widzowie, myślę ślimak na końcu, ale pamiętajcie, ostatni będą pierwszymi. Ty kurwa ksywkę zmień, będziesz szybciej jeździł. W longu przynajmniej będzie pole position. Specjalnie pojadę wolniej, żeby ci odebrać te pole position. To ja. Nie zrobisz tego, nie. Ja tam w dojściu do T1 to wolę być z tyłu stawki, nie ukrywam. A przynajmniej za Nadzikiem. Większość się wykrusza wtedy. Ej, to tylko mnie te się mnie czasami hamowanie myli. No w innych tak nie mam. Wasze to z niedzielą, jak żeśmy się przecież ścigali. Patrzyłem na ten, na streamie chyba 5 kółek. PC2 czasami ostrym poślizgiem startujesz w poprzek toru. Oj tam. Na privie coś, będą na privie coś teraz... innego pisał. Teraz mi będą wypominać jeden wyścig, co mi raptem tylko cała stawka się rozwaliła na pierwszym zakręcie. A mnie to już jeszcze poprawi. No słabo. O, Mazda nie domaga trochę. Dokładnie, co się stało? No Mazda nie domaga, no. Miałaby taka dobra. Dobra jest, jest ładna, fajna, jest fajna. O nie, ona fajnie idzie ta Mazda. Mi się bardzo podoba w OS-ach szczególnie. W pierwszym sektorze jest zajebista, bo można ją trzymać w pierwszych sektorach gazu. Jest bajka. No, tu czwarte gazu trzymasz i jedziesz, nie? On jest super. No, gorzej jest już dalej. To nic. Powiedział gość jadący Nissanem na ostatnim miejscu. No nie poszło mi drugie słuszne. Znaczy jest to, że Mazdą przejechać można całego tego pierwszego bez tankowania, bez oszczędzania, a tym nie wiem jak się będzie przejechać. Też każdym można. Trzeba cisnąć na maksa każdym. Kurde makarę może jeszcze go. Ała! Nie ma sowietki pomóc! Ktoś kogoś bije, kogoś. Nie, znaczy, że miał karę. To kogo biją kobiety? Dobra, taka cisza. Nikt się nie przyznaje. Sarwi znowu na czas robi piękny, naprawdę trzeba przyznać. No. Dwie setne szybszy niż mój odrębny, nie? Chyba u niedziela, bo zmienia temat. Tak, biją kogoś. To krzyczał ała. Na 60, 600, ale się fajnie złożyło. Drugi 600, plus 600, trzeci plus 900. Nie? Nie wiem, ja to najlepszy czas zrobiłem teraz, jaki miałem w ogóle. I tak teraz kogoś wyrżniesz na pierwszym okręcie i pozamiatamy. No kogo? Nie działa. Za mną nie jasne, ale... I co tak długo tu jesteście jedziemy? Jesteście absolutnie niemili i nieszczerzy i w ogóle nieobiektywni. Słuchaj, możesz wszystko mówić, ale nie to, że nie jesteśmy szczerzy. Nieobiektywni, dobrze. Nieobiektywni. Ej, u kogo ten gorzko jest? A to się nie przyznaje, nie? Słychać garki jakieś, kurde... U mnie. Teraz. Co robisz na obiad? Co robisz na obiad? Thank you.
Dobra, jadzie. Szuka cyrku, Tulu. Pamiętajcie, do pierwszego zakrętu hamuje się na 50, nie wcześniej. Ja nie wiem, czy... Magnadzie, ja pamiętaj, pierwszy... 45, 45. Ja pierwszy idę pełnym ogniem. A on za serwisem jedzie pierwszy, także wiecie, ja mam. Ja następny robimy Mercedesem, żebym miał celownik. Dałem ciało. Dobry start. O, ślimak! Ślimak tam żeś się pociągnął. Tak delikatnie. Ciśnij ich tam koleksę z tą maździną. No to są strasznie wolni w tym pierwszym sektorze. Jak się wleką w sznurku. Ale potem mi odjadą. A tam odjadą. Tutaj jest zacięta walka o drugą pozycję, widzę. Sorry, nie wiedziałem, że tak zetniesz. Jezu! Co tam się dzieje? Prosimy o opuszczenie czatu. Pośpiewajmy razem. Niestety w dużym pokoju gram. Ale właśnie to jest to, a nie kurde tam w tym dym ACC, że siedzisz sam i nic nudno i w ogóle, nie? Poczekajcie chwilę. Synu, wiesz, że to wszystko słychać? A to twój problem, nie jego. Dokładnie, on nią się dobrze bawi. A, będę szeroko, co mi tam. Kurde, ślimak jak papiera, masakra. Jak szalony jedzie. Ja lubię to. Tylko jest fajna. Szczególnie te S. Się kończą Nissany. Co, dokładnie. No ale przynajmniej będzie pole position. Kolejny pierwszy, będę stresował. Znowu mi zepsujecie strategię. Kurczę, nigdy się nie daje. A ktoś testował mediumy? Łada. Czy tam średnie? Chyba nie jest. Teraz tak widzę, że nie tam się już wytrwanił na pierwszym jedzie. Puścimy, jadę to. Co przejmi wszyscy z przodu, kurde. Może też mnie puścicie, panowie. Ja miałem dobry start. Jak mnie Nightwing serwisem słyszycie, to... no. Proszę o puszczenie. Się puść.
Kurde, za późno hamowanie. Ja też. To akurat jak ty mówisz, że ty za późno hamujesz, to mnie to nie cieszy, uwierz mi. Chyba netar wie, wiecie? Może ci kable kradną? Wyjrzyj przez okno. To ty, gdzie ty w lesie kable chcesz? Człowieku, halo. Budzimy się, to Polska jest. To nie London, to London. To też kable, to jest 5G. Wi-Fi, kurde. Five. Ale powiem ci końce, że ta Mazda się naprawdę bardzo zacnie prowadzi. Ona tak fajnie wychodzi z puślizgu. No fajnie chodzi. Łatwo się kontroluje, no. Ale na prostych trochę nie domaga. Ładnie brzmi. Bardzo ładnie brzmi. Ja jeszcze do wczoraj miałem jechać Mazdą, a wczoraj pojeździłem trochę Nissanem pokuszę. Podejrzewam, że gdybym miał Mazdę pomalowaną, to bym dzisiaj nie malował Nissana, tylko wjechał Mazdą. Na pewno nie Toyota, bo Supra to jest tragedia. No nie, ona nie daje rady, no. To jest ten strasznie wolny zakręt. Ucierzała strasznie. Szeroko. Do odważnych świat należy. Kurde, lepszy czas niż kwalifikacja. Nie w ogóle zrobiłem na treningach. O, Salvi skręci bączki. Szansa na podium. Trzeci Nissan. Tak. Padają jak muchy. Nissan na podium? Czy Mazda na podium? To wstyd. Dla Nissana. No tutaj jak się nie dohamujesz odpowiednio, to łatwo jest zgubić. Oj, 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 za szeroko. Teraz ostrożnie. Jacek Torn. Oj, 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 sorry. Sorry, Ślimak, puszczam cię, to była moja wina, jedź. Ślimaka trzeba to było, wiesz... Łeś mówi to... sorry tutaj, to jest też nic nie tego, nie? Bo wyjechał tak centralnie serwisowi i Ślimakowi pod maskę. Elegancko. Daj bomba zrobił, kurde. Dzięki, kurde. Nie, wyjeżdżałem z tego, z piachu, zjało. Wiesz? Aha, z piachu. A gdzie jest Ślimak? Został. Ja jestem za tobą do 8 sekund. A czemu tak daleko? To mnie odwróciło w piachu. Właśnie, powinien go teraz przepuścić. No tak zrobię. Nie no, jedź swoje. Nie przepuszczę go, chcę być pierwszy potem. Ale dziękuję. On faktycznie został. Proszę bardzo.
Ja tu już się cieszyłem z czwartego miejsca. Chciałem zauważyć, że Mazda nadal jest na podium, tylko że teraz inna. Ta ładniejsza, żółta. No, o, dziękuję ci. Ale żeś teraz, kurde, tutaj podniósł moje ego. Nadzik, kto wie, co robić? Słabo hamuj. Nie, no, no aż tak go nie sięgnę. Ja serwis jest za mną, ale przedtem. Jak dobrze przycelujesz, to na S-kach dasz radę. Nie ma tyle mocy, żeby go wyciągnąć. Pierwsza kara. Ile macie paliwa? Prawie połowę. Ja ponad 3/4 będzie. Znaczy ponad... Tak sobie myślę, 3/4, kurde. Ja mam 2,4 okrążenia. Ja 3,2. Dwa wystarczą. Kurwa, znowu piak, ja pierdolę. Nie mogę patrzeć na te wskaźniki. Goń go, ślimak, goń go, on w piachu. To jeszcze raz, Nadzik, jeszcze raz. To ile masz do paliwa? Ja mam 2,3. 2,9, 37%. Kurwa, prosto było, więc spoko. A teraz weź zobacz. Czyli w tym longu można sporo przeoszczędzić i dać dobrą taktykę. Tak najbardziej. Nie mówi. To była moja taktyka. A na piaku on mi jakoś mniej pali, czy? Ale późno hamowałeś, ty. Za późno, ale uratuję. No, to był ładny, ładnie uratowałeś go, bo tam często się spina łapie po takim późnym hamowaniu. No właśnie. Mówisz, masz. Oj, ale zrobiłem serwisowi nieładnie. Oj. Tak nieładnie, przecież Nissanem jedzie. O, żółta flaga. No. No, stracił pozycję. Ja startowałem 6, jestem 6, no. 26 sekund straty do niedziela. Nie wiem jak tam. A... I 4, no niecałe 4 do serwisa. Więc sporo stracił. No, po prostu postawiłeś się za punkt honoru, że dowiedziesz trzecie Mazdą, no. Wybaczamy. Żółta jest. Nie, tam walka była, kurde, i nie wiem, trzeba by to było zobaczyć potem, czy... Przy okrągłym stoliku będziemy to rozwiązywali. Ale Mazda w ogóle opon nie ściera. A tu powiem ci, że Nissan też jakoś bardzo nie ściera. Zmuszony jest jedną kółkę. Bo nie dojedziesz. No, zawsze pojadę. Stracisz pozycję. 30 sekund, nie? Jestem już na mecie.
No tak, na 7 kółek, taki był plan. Ale by się to nie zrobić. Myślałem, że jeszcze 8 pojedziesz. Ślimak skończył. Ale starczyłoby mi jeszcze na jedno kółko. Jeszcze na dwa. To będzie spora różnica, bo jednak wystąpi. Dobra, to sporo, nie? Przed longiem akurat jest jedno wasze ostrożenie, to ja sobie pójdę zapalić. Jasne. Jest, nawet na łogowcu. A ty jedziesz to jedno kółko i zapalisz sobie. Od razu mówię, że jeżeli będzie, że to moja wina tam z serwisem, to ja się mogę z nim na końcu zamienić miejscami po prostu w tym. Mogę za niego na piąte miejsce, niech podskakuje na brzegu. Czegoś takiego nie ma. Jeszcze nie jest powiedziane, że on na piątym dojedzie, bo... Na razie będzie walczył teraz z Nadzikiem. Jak będzie walczył z Nadzikiem, to jeszcze ja go wyprzedzę. A może obu, jak się wywiozą nawzajem? A to jak się wywiozą nawzajem, to już wtedy to, co ja mu to zrobiłem, to już nie ma znaczenia. Się kasuje, tak, tak. Bo to jest już stara sprawa, nie? No, nie, nie ma... Zagadaliście mnie i mnie wyprzedził, no. Liczą się najświeższe sprawy. Ale się przyjeżdżą. Tak, o, już tak. Rezerwa. Chociaż miał pole position, nie? To jest szybki. No to o tym mówię właśnie. Są tylko GTS, PC2 to już bym gry z kierownicą. 0,4 okrążenia, 0,3. Ty, ja skoczę do łazienki, tylko dobra? Nie. No brawo, brawo Niedzial, brawo Nightwing. I brawo Iktor tą Mazdą, pięknie. Ale w sumie mam bezkolizyjny wyścig pod ten. To teoretycznie to nie było jakaś tam. No ale o to chodzi, żeby 300 jechać, nie? Pracę. 30 sekund wyścig. No, no jest dobrze. No, Mazda na swoim miejscu. Kurde, gra. Opon nie zmieniłem, no. Ach, kurde, dobra, jedziemy. Na softach. Ja miałem na mediumach wszystkich blokować. Ale mi te samochody skaczą tu wszystkie, to wiesz, to ja nawet tak. Przepraszam, jeżeli kogoś... Teraz ja tak krzywo jadę. Jezus. Ty skaczysz, no, ty skaczysz teraz, ty masz coś na halo dla tego. Ty skaczysz, nie? Ja? Na dzień? Nie, ja mam wszystko w porządku z netem, kurde, no. No, coś masz nie tak, no skaczysz. No, skaczysz, no.
Ja! O kurde, tam też poszedł. Ale ktoś mi dał bombę. Ale zobaczysz u mnie na tym. Ja byłeś przede mną, a później byłeś we mnie. To ja? Dziś tak, nie mnie są brzmi, ale tak było. Niezłą bombę dostałem. Zaraz na replayu zobaczę. U mnie na Steamie sobie zobaczysz. Nie wiem, czemu internet. Ja dużo straciłem, żeby Rudego nie uderzyć. Jak nikiego nie ma, zawsze coś się wykasztani. Jego wina. Boję się na dzika wyprzedzić, kurde. Czuję sobie mnie obrą na cel. A wiesz, ciebie nie działa. On wiesz, on z tym ty na pewno by miał tam ewidentnie ma jakiś problem. Tak. Ja nie lubię Anglików po prostu. Jak masz angielską flagę, to masz już, no to już masz koniec, nie? Z teammate'ami jesteśmy tylko w PC2, nie ma lekko. W lewo? Jak nic nie ma karę, powinieneś dostać. Jakże ściął tutaj. O! Elegancko. Rasnął tam dawno. Nie wiedział, kurde, tak niespodziewanie.
chamsku. Tak? O, ja broła. Proszę. Kto? Ty lub ja? Nie, Nightwing. Chwilę, no ja... Chcecie puścić niedziel, nie, kurde, no, skoro nie, tak spoko, mówisz, jedzie, to... Nie, spoko, jedzie śmiało, teraz Nightwing jest za tobą, to już wiesz. Nie, bo specjalnie nawet widziałeś tam ziem, wiesz, nie, szedł szybukiem. Jeszcze jest jeden wyjście, także spokojnie. Znaczy jedna runda. Jeszcze będzie okazja. Jeszcze ci dojadę. Zrobiłem manewr, teraz myślałem, że już nie wyjdzie. Ale się udało. Odcinka? No, to zahamowanie do tego zakrętu od strony w prawie udało. Przyznaję. Nie działa coś tak. Nie, 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 ja jadę, nie, 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 twardy. Twardy, twardy. Może ten temat tam tych reszkach to jest naprawdę wywracina. No to szlimak, bo jeszcze chwilę przedroczysty teraz, nie? To tak znikasz. Bo karę odwędniam. Ja wiem, ale to ciężko wytegować. Właśnie na tych kreskach wykorzystałem ślimaka. Przyjadę przez ciebie, a ty nic z tego, nie? O, teraz Majku nie stuknął. Źle. Dobrze, dobrze. Tak, co ty tak na ósmym miejscu? No ty na ręce mnie wypchnął. Ja chyba tak muszę zacząć robić PC2. Pół go na bok i jedziemy. No, myślę, że w PC2 to byś tak łatwo nie przeszło. Dojechałby cię nawet z ostatniego miejsca. Nie ma szans. Oj. Nie, nie. I to zależy gdzie i jak, ale tam jest w miarę równo. Do tego, do AC trzeba potrenować, bo tam teraz Piu ostro trenuje. Oni trenują dobrze do tego AC, powiem wam. Oni trenują tylko do tego AC, do niczego innego, kurde, jakie tam jakieś szanse no, na wygranie. Dlatego mają tak dobre platy, więc wysiadam się... Ale chłopaki tam strasznie w AC, oni się na ostatnim wyścigu nie, ale tak strasznie rozwalają. No wiesz, ryzyko jest takie, że jak jedziesz na limicie, to możesz się wywalić. No. Kto idzie grubo... To dobrze skończy. No. O, purpurowy sektor, proszę. A się rozgoniłem z poszkodzi. O, ten potem. O, wszyscy.
Nie działa na dźwiękę. Tak, tak, puściłeś mi się. Kurde, czuję, że zaraz będę poza torem. Nie ma nadziei, już nie widzę te twoje czerwone obłąki, kurwa. O Boże, jak dzieci. Facet podobno, wiesz, dojrzewa do 4 roku życia, później to dorośnie. No to jest prawda. A zabawki zmieniają się na większe. Tak, i droższe. O, ale miałem sytuację, że wpadłem w to. Jezu, jakie te Nissany są brzydkie z tyłu, kuźwa. Dopiero ten 307 jest ładny. Nie da się ukryć. Po faceliftingu już jest wtedy ładny, a ten pierwszy był taki, no, średniawy. W porównaniu tych pięknych linii Mazdy, no to... Nie ma porównania. Nie ma. Czekałem na ciebie, żeby z kimś powalczyć. Tak, no i dzięki właśnie, ja to liczyłem, nie? Bo tak już samotnie jechałem dość sporo i dość długo. O, no, to maga to jest świetna. Rudy. Rudy! Kurde, tylko nie to. Znowu się teraz trzeba wlec w pierwszym sektorze, bo jest. Gdzie hamuje ta tymi Nissanami, Boże. Jak to mi powiedział Jeremy? Tak, nie hamuje nigdzie. Tylko na pewno nie zakresie i tyle. Jak to powiedział Clarkson, niektórym to powinni poucinać te nogi na tym hamulcu. Dobrze się Rody zrobił przezroczyste, jak uderzył ścianę. To dramatycznie wygląda. Nightwing szeroko. Weź no ich tam tą Mazdą podciągnij trochę, bo cię tam blokują, widzę, ostro. No, blokują, ale... Hello, Nazi. Oho! Jakiś tak cicho mówisz tu, Nadzik, to hello. Nie, ja go nawet... No właśnie mijam, to jest co, będę się dar na niego, Jest, kurde, dzięki. Masz pozwolenie. Dobra, żeby nie było, żeby tam daj bomba zaraz po uprzedzeniu, to... To może sprzedam później. Tak, no na pierwszy zakręcie. Teraz już mnie dogonisz. No ja nawet nie będę próbował. 11 sekund do serwisa. Chyba to nie wykonalne. Zależy, jaki będziecie mieli oboje plan w pitstopie. Ale ja mam dzisiaj na tym drugim wyścigu słabe czasy. Ja powiem wam, jak moje czasy są pod linijkę. 27,5, 27, 27,3. Za to ta kara. To ładne oczy bez. Targi chyba jakiś mądrość, bo to było widać.
nie zmienia się. 11-4 cały czas jest, 11-2 przewaga. Kłęty mi ucieka, no. Ledwo co? Ale mnie nie dogania. Nie. To jest najważniejsze. Nawet tracę. Już 2-8, a było 2-0. O kur... Co byście narobili, panowie? Ja to nie wiem, ja to po prostu szeroko sobie pojechałem. Było dobrze, a skończyło się jak zwykle. O, o, to już opony, już out of order. O kurde, ale jeszcze się... O Jezus. O, ależ kasztaka szana. Czekać na ten samochód, no. O Jezu, nawet ze ślimakiem wyjechałem. To już jest koniec. Ja atakowałem 3/4 baku, nie? Mam paliwa na 6 kółek. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Może jedno kółko nawet za dużo. Dobrze. Za dużo jedno kółko. Ale serwis jest przede mną o 9 sekund. A nie wiem, czy zjechał. Zjechał. O, jest za mną. Nie zjechał, tylko na dzik i ten, i korpto. Bo... jest przewaga maleje. Ja na upartego jeszcze jedno kółko jestem w stanie zrobić, ale wiecie, znowu... Nie, zagadaliście mnie, kurwa, znowu w tym miejscu, co nie trzeba. Chuj wam w dupę. Jak to ktoś po niektórzy mówią. Nie. Uważaj, Quarkses, bo na tych średnich to tak 3/10 na początek. Prowadzę wyścig, głowo. Czekaj, to jest zakręt. No właśnie się boję. Teraz to oczekiwanie na przyjazd taksówki. Lepiej oszczędzałeś na dzik niż ja. Nie mówię, ja jeszcze jedno kółko bym zjadł na spokojnie. Z 2 litrami? Jakim cudem? Widzę go na końcu prostej. Ale nie, czy to... Ale średnie strasznie prędkość wytracają przy hamowaniu. O dziwo, mocniej hamują niż na tej, niż miękkie. Większe tarcie. A, w końcu najpierw nie z paliwem nie dojechał, to jest dobra oznaka. Ale na OS-ach są tragiczne. Ooo! Piwa poszedł. Tak,
No to zrobiłem specjalnie, żeby się mówiło. Średnie zapewne go nie dogonię. Ale on też ma średnie. Tak, ale to mi idzie. Najdzie też z tyłu mnie dogonię. Trzeba. Ojej. Ja mam najpinka na to. Nie, to będę muszę sobie tutaj mieć, że ja dojadę. Chyba nie na tych średnich, strasznie na tych latach. Na tym stopie ze skał. No jak jestem za tobą? No, o tym mówię, no. A byłem przed tobą zjeżdżając na pit stop. Ale no, w sensie takim, że byłeś bardzo daleko, a teraz jesteś już tylko... No dobra, ósma pozycja nie jest zła. Połowa stawki, jakby nie było. Połowa pełnej stawki. Oj, tam nie czepiaj się słowo. A to jest tylko jedno słowo dodatkowe. Tylko ekstras na miękkich jedziesz? Na twardych. Znaczy na średnich. SM. Na średnich? Średnich? Tak, sport medium, nie? Po angielsku. No, popełniłem błąd. No bo to się myli, bo M-ki nie zna odwrót w polskim akurat, nie? Ja mam takie słabe tempo do ciebie, kurwa. Tak tracę? No, się dobrze jedzie na nich, właśnie wyprzedziłem na dzika i teraz postaram się na E-Twinga. Nie, ja błąd teraz zrobiłem. Szeroko przeszedłeś tam bardzo, no. No nie, a mi na tych średnich to jest jakiś dramat. Jeszcze nie walczysz z tym cały czas. Ale już wywierasz na nim presję. Jak on tu mocno hamuje, Jesus! Panowie, ale jak tu się skamowali? No on tak hamował, się nie hamować. Ja poszedłem bardzo szeroko, bo znowu byś miał tak bomba takiego, że ło. Ja musiałem zahamować, bym wjechał w Nightwinga. Starki? To na którym zakręcie? Na tej... Na tym szybkim w lewo. Tam strasznie hamował. Na szybkim w lewo. Nie, to tam lekkie. Tam się nahamuje, w ogóle nas stoi, że go puszcza jeszcze raz bokiem. Na 50 jest za późno. Dobra. Mam 180 na wyjściu. Za późno. O proszę. Lecimy. Nie proszę, nie ma racji. Gonimy niedziela. Dobra. A podobno ta Mazda się tak dobrze prowadzi, że hamulca nie używa, to pod każdym depczesz. Ja wiem, tak, oczywiście, że ja używam hamulca. Amator.
W GTS-ie to znaczy, że front właśnie. To dokładnie odwrotnie niż zazwyczaj. Dobrze. Za bardzo już chcę. Tak mi rób. O kurwa. No, dawaj, mali. Dobrze. Driftem tutaj. Powinienem to zyskać, bo mam lepszy samochód, aczkolwiek po zewnętrznej. Zapisać jeden dzień w kalendarzu Warszawy. To półtora nie? Półtora dnia. Półtora dnia. A to w ogóle widzisz mu pozycję, także oddawaj. Nie, jedziemy. Sam to odbierze. Mam wewnętrzną do szybkiego. To się tak nie działo. A mówiłem? Ktoś odwalił? O, ale poszło. Za bardzo chciał. Nie, już stwierdziłem albo grubo, albo wcale. I mówię, albo na miękki by wydało. Ile jeszcze pojedziemy? Dwa okrążenia. Jedno. Jedno? To nawet lepiej. To mi się paliwo kończy. Na dwa paliwa mi nie starczy. Ja jeszcze bym 3 pojechał. O, ja zalałem za dużo. Serwis weźmie z siebie, to może będą jeszcze dwa. No to komu ktoś będzie szczęśliwy z tego powodu. Szansę dojechać. 4 minuty i 14 sekund się dojechać. Chyba to ten zarał paliwa na tryb. No to bez znaczenia, bo jeżeli on jedyny przejedzie metę, to i tak wygra. No. Ale wiesz, przejedzie metę i ten drugi dojeżdża, a ty nie? To lipa wypływa. No ale to i tak, jak przejedzie sam jeden jedyny, to nawet jakby braknie paliwa, to 60 na godzinę dojedzie. Czy tam 80? Tam 80. I ma jedno okrążenie więcej. Ale ten zakończy. Ale jeżeli mu braknie paliwa, ani za ten przejedzie, to już nie wygrywa, nie? To co innego. To wtedy co innego. Kurde, no, się rozprościli przed może młodym. Może być tam ciasno, powiem wam. Ciasno może być. Zatem. Jeszcze 5 sekund, on już na ostatnim tym. Szkanie. 15. Nie, ja nie dojadę na pewno. On może prawie. Dużo nalałem niepotrzebnie. Ja też nalałem dobrze. Zostało mi ponad jedno okrążenie. Zostało mi jedno też okrążenie ponad. 1-2. Mi zostało 2-7. Zero, cztery. Ło! Nie no, na tych średnich to jest tragedia. No i Mazda na podróż znowu. Brawo, Quels, z takiego... Zbiłem karę przed samą metą. A nie zbiłem. Gratki wszystkim, gratki podium. Gratulacje. O, mój brat był ostatni w jednym i drugim wyścigu. To on tam narobił.